Szpakowski i witam was w Herzweiron 4 na modzie Kaisera, Francją, która już w końcu jest we Francji. Nie Francją w Afryce, nie Francją nacjonalistyczną, Francją, Francją, Francją. Taka Francja, Francja. Moi drodzy, lecimy. Moglibyśmy powiedzieć, że można skończyć na takiej Francji Vichy. Moglibyśmy powiedzieć, że wiecie co, już to my koniec, będziemy się bić z Niemcami. Nie, Niemcy to nasz przeciwnik, Niemcy to nasz wróg. Pamiętajcie, wroga trzeba bić, gnębić i męczyć. A to jest najważniejsze, abyśmy tak podeszli sobie pod te wszystkie granice, abyśmy mogli sobie zająć rejon po rejonie. Najlepiej, żebyśmy zajęli sobie tą Alzację i Lotaryngię, abyśmy mieli wolną drogę do Niemiec. Oj, ale będzie miał taką wolną drogę do Niemiec, co nawet nie wyobrażacie sobie jak bardzo. Ale spoko, jest bardzo fajnie. W końcu usuwamy te nieprzyjemne dla nas modyfikatory, wy możecie na przykład uciekać z tego rejonu, bo w sumie to jest teren wroga i nie ma po co, żebyście tutaj stali. Marnujecie i niszczycie. Pyk, może to jakieś oddziały też dalej pod ten rozkaz, dzięki czemu uzbieramy równe 24 i wyszkolimy sobie nowe oddziały tak do 9. Bo i tak manpower będzie przychodził, bo nie mamy tego rządu na uchodźstwie, tam ludzie na uchodźstwie i tak dalej. Przez co dostaniemy już normalną ilość procent manpowera. Na czym w sumie co nam bardzo zależy. Kto nam zabiera? Ty nam zabierasz? Obrońca prawa, no to niezły obrońca prawa wam powiem. Już ten cichy prawnik już jest lepszy, wydaje mi się. Myślę, czy sobie nie zmienić, ale przy okazji mamy bardzo dużo punktów i możemy wykorzystać jakiegoś generała wojskowego. Zróbmy to, szybkość armii. Wiecie, mam pomysł, mam pomysł. O, ja mam zarąbisty pomysł, ale zobaczcie, jaki mam pomysł. Ustawmy sobie tak, bo musimy szybko przebić się przez linię Maginot. Wiecie dlaczego? Bo tu... Znaczy taką Maginot, takie udawane. Bo tutaj niby jest Azacja Lotaryngia, ale tu będą forty czwórki, jakieś dalej. Jakieś czwórki, trójki w górach i tak dalej. Ale i dalej pójdziemy. Tak naprawdę my będziemy mieli mniejsze te problemy, jeżeli chodzi o ich forty. A to jest największy problem, który aktualnie może nas dotknąć. Czyli po prostu ogromna ilość. Co tu się dzieje, jakiś event czy coś? Bo nie, może mi się Windows update'uje. Już szybko sprawdzę. No chyba tak, nie jestem pewny, ale przy okazji jest 100% użycia dysku, czyli za chwilę pewnie mi wskoczy Windows Update, bo jest to bardzo potrzebne i wiem, że tego bardzo potrzebujesz. Znowu, no nie może powstrzymać po prostu, to jest takie halina nie wytrzymie, jeżeli za chwilę nie wybuchnie ten Windows... Jest, pojawił się. Bo proszę sekundkę o ciszy, mógłbym również powiedzieć jakie mam plany. Tylko mam nadzieję, że to nic teraz nie zatnie. O, jest Windows Update, wyłącz to. Najlepsze jest to, że mam wyłączone automatyczne update'owanie, a i tak Windows musi sam sobie update'ować się, bo on po prostu nie wytrzyma. On jak na chwilę nie zacznie się auto wyłączę, znaczy nie zacznie się auto update'ować, to on po prostu, no nie wiem, szlak go trafi chyba jasny. Gdybyśmy mogli te w Niemcy tutaj zdobyć tak hurtem, szturmem i tak dalej. Dobra, mamy tutaj, możemy sobie wstawić wasze czołgi, albo nie, czołgi będziemy sterowali sami, o. Czołgami będziemy sterowali sami, przez co zwiększy się nasza efektywność. Ale musimy jeszcze raz powiedzieć wojnę za te krzywdy, które wyrządzi nam wcześniej. Alianci zobaczą, kto tu wygra. Rzym tylko nie jest w rajspakcie. Przyciągnij ciężki przemysł. Co ile dostajecie fabryk? Widzę, że takie trochę biedne to. Znaczy biedny jest ten Rzym, znaczy fajne, że coś takiego jest, jako państwo rzymskie. Taki Rzym. No ale to jest bieda, trochę bieda z nędzą, ale gdyby takim Rzymem zjednoczyć całe Włochy, może sobie kiedyś tak zagrać, może by się udało. Wy jesteście gotowi na rozkazy, wy też jesteście gotowi na rozkazy, pokażcie mi was. Wy jesteście gotowi, żeby wspierać tutaj, ale ja chciałbym, żebyście byli tu. Połączcie się. Niestety nie zdobyliśmy lotnisk, które chcieliśmy zdobyć, bo nasze lotniska, na których nam zależało, znajdują się tutaj. Tutaj, gdzieś tak w pobliżu. No po prostu nie są godne dla nas. To lotnisko w Paryżu gdzieś funkcjonuje? Lotnisko w Paryżu też gdzieś tutaj powinno być, jako nie widzę. A tu jest! Aaa, cwaniaki. No to samo, to możemy tutaj tu. Gotuś tam siedzi, jakieś Australii, Azję i tak dalej, Dupazję i tym podobne. W ogóle mam jakieś ten, decyzję. O! No, to rozwiązała się sprawa, możemy oddać tury naszym sąsiadom, naszym kolegom serdecznym na Sardynii, która będzie chciała pewnie stworzyć Włochy, ale żeby stworzyć Włochy, muszę oczywiście pobić się tutaj z tymi Sycyliami, Sardyniami, później musimy pobić się z Donatami i tak dalej. Czy wy macie wobec siebie jakieś gwarancje niepodległości? Nie, ale wysyłacie sobie siły nawzajem, no dobra, no to jak macie sobie wysyłać siły, to sobie wysyłacie, okej. Czołgi średnie. Godne pomyślenia. Możecie zrobić to tak. Możemy zmniejszyć liczbę artylerii. Karabinów na przykład do takiej ilości.
i ściągniemy aż od Portugalii kolejne surowce. Fajnie jest to, że mamy cały tył, który jest tak za nami, cały tył, który jest za nami, tak, to, tak było. Wszystko, co jest za nami, jest tak naprawdę po naszej stronie, bo Portugalia jest po naszej stronie, prawda? Jest Hiszpania po naszej stronie, no my jesteśmy tutaj, mamy również z tej strony. Prawda, nie bijemy się na wielu frontach, tylko bijemy się na tym jednym. Dobra, nie ma co mówić, bo oni zapraszają już Birmę. Jak zapraszam Birmę, to zrobi się przypał. Pyk, pyk, pyk. Pokażmy całemu światu, że w ciągu 15 dni będziemy mogli wyciągnąć, że to wszystko się należy nam. To wszystko jest nasze. A jak ktoś powie inaczej, to się po prostu myli. To też jest nasze w sumie. Dunkierka jest nasza. Jak mamy ewakuować żołnierzy brytyjskich i francuskich, również polskich, czechosłowackich, ogólnie wszystkich żołnierzy, jeżeli nie będziemy mieli Dunkierki? Zróbcie tak, może zrobicie tak, a potem jeszcze jako full przemysł. Może nie tak, może nie tak, 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 tak. I tak sobie fabryk trochę odbijemy tak naprawdę, więc będzie spoko. Nie macie tutaj tych sił, gdybyśmy mogli to wszystko jakoś wymyślić, tu jakieś siły milicji. Od razu tylko musimy podzielić wojnę, nawet wiecie co, ruszajcie od razu, proszę, strzałka idę do przodu, ale Madagaskar idę do przodu. Ustawiają się niemiaszki, ustawiają się, boję się, że oni tutaj już jakoś przyjadą, te Verde i tak dalej. No żebyśmy zrobić ten rejon, znaczy nie ten rejon. Macie porty czwórki. Tu. Żebyśmy wjechali na przykład na ten teren i żebyśmy mieli tutaj jakieś możliwość przyjazdu. Wiadomo, to będzie i tak ciężkie, ale do ogarnięcia, jak najbardziej do ogarnięcia. Okej, podbój stał się uzasadniony. Oczywiście każdy podbój, jeżeli jest dobrze powiedziany, jest uzasadniony i w tym przypadku nie jest inaczej. Przemysł? Nie, możemy zrobić szyfrowanie. Dobra, wypowiedz wojnę, wezwij sojuszników. Oczywiście wzywam teraz wszystkich naszych sojuszników, oni też wezmą wszystkich swoich sojuszników. No i po prostu taka bańka wstańka, gdzie są nasze czołgi? Bo przebicie przebijemy, raczej bez większego problemu. Oj, ale lamiliśmy, bo czołgów tu nie było. Ale chyba dają radę, widzę, że mają jakieś czołgi średnie, ale te czołgi średnie się bronią, albo ciężkie, to są ciężkie, uuu, jeszcze gorzej. Tym mogliśmy zrobić broń się i pancerną lepszą, ale widzę, że jakoś dają radę. Dzięki tym działom może nawet gąsienice będą uszkodzali. Przez to jak uszkodzę tam część gąsienic, to już mamy sprawę czym jakoś ogarniętą. Dobra, jedziecie, jedziecie. Niemcy zostały zaatakowane. To jest odwet za naszą porażkę, o. Komunistów, syndykalistów nie ma, więc możemy teraz ruszać do przodu. Nie macie tutaj te forty, tak? Tutaj fort, tutaj fort, tutaj fort. Tutaj się przebijemy. Ile mają strat? Ile mamy my? A, wspólnota Kanady im sporo zadała. Pewnie te rany wzięły się z tego, że zamknęli ich gdzieś tu, prawda? Zajmujcie te rejony, to są wasze. Halo, Kanadyjczycy. Co z wami nie tak? O, nie ogarnie ci ludzie. Zdaje się zamknął ich tu. O, 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 mam pomysł. Jedź tu. I spróbuj ich tu zamknąć. Ty zamkniesz ich tu, ty zamkniesz ich tu. Tak po prostu, żebyśmy wyeliminowali część oddziałów zarazem. Raz za razem. Tylko strasznie wolno jeździć na nasze ciężarówki. Znaczy ten czołg, zauważyliście? Może ma ze sobą jakiś problem, na przykład egzystencjalny. Ale dobra, eliminujemy tu jakieś dodatkowe siły. Tu może coś zamkniemy, możemy podejść po prostu pod zabezpieczenie. A nasza Francja już się wyzwala. Nasza Francja już jest blisko powrotu. Dobra, stańcie tu. Kto kontroluje morze? Morze, nasze morze. My kontrolujemy morze, więc tutaj żadne siły nie będą potrafiły uciec. Amnestia dla badaczy. Czy dostajemy dodatkowy research slot? To nam pasuje jeszcze bardziej. Odnowienie narodowe? Co to jest? Liberalni i socjaldemokratyczni politycy rozpoczęli pracę nad ustawą, która ustanowi 20-wieczną wersję amerykańskiej kolei podziemnej. Będzie to dobra droga dla uchodźców i dysydentów okupowanej Francji, aby uciec i dotrzeć do bezpiecznej strefy. Jedna z możliwych natychmiastowych korzyści z tego płynącej byłaby większa liczba ochotników do naszych wciąż małych sił zbrojnych. Aaa, fajne! Ale my tego nie musieliśmy zrobić, bo w sumie przywróciliśmy zawieszoną konstytucję i teraz się możemy dobrze z tym czuć. No to się wydaje najlepszą opcją teraz. Rozbujanie naszego i tak w miarę, no, sensownego, ale nie jakoś najlepszego przemysłu na świecie. Zróbcie więcej konwoi, bo w sumie konwoje są wszystkim. Czołgi średnie się produkują w jakiejś ilości. Moglibyśmy zrobić im tak, albo tak, tak. Jakieś tactical bombery też by się w sumie przydały, bo nic z tego nie robimy. I przemysł, proszę bardzo. Już teraz moglibyśmy przejść na drugi przemysł, ten większy, ale to nie wiedziałem, że tak łatwo dojdzie nam zdobywać Francję, że tak to nazwę. Oj nie, najgorzej, nie udało nam się. Nasz plan, chociaż nie, pan się powiódł. Uj, tu już.
Przeszliśmy przez największe zabezpieczenia. I nawet przechodzimy sobie dalej. Jezus Maria, ale my ich szturmujemy. To jest aż niesamowite, jak Niemcy byli nie gotowi i nie kopani na te walki na tym froncie. Tylko ile straciliśmy? 2000 ludzi. Widać, że Charles de Gaulle naprawdę się postarał, jeżeli chodzi o swój plan. Jeżeli przyciśniesz z tej strony, ty pomożesz tutaj, ty pomożesz tutaj. Tyk, 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 tyk. Gdybyście wszyscy jakoś ruszyli, to się nagrywa, nagrywa się. Gdybyśmy ich tak wszystkich po prostu pozamykali, poniszczyli. Jeden szablon potrafi wyniszczyć inne szablony. Szablon z koniami potrafi wyniszczyć to wszystko. Tyk, 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 tyk. 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 Świetnie to wygląda. Tylko widzę, że już zaczynają się gdzieś robić problemy. Wiecie co, zatrzymajcie na razie naszą ofensywę, jeżeli chodzi o podbijanie tych fortów. Bo teraz zaczyna się robić problem. Po pierwszych sukcesach, jakie odnieśliśmy na tym froncie, zaczął się coś nie grać nie tak. O, coś tu nie gra, takie wiecie. O, jest jakiś pokój między tymi państwami. Podejdź dalej, tutaj wyeliminujemy. Tutaj w Breście się chowają, ale wiecie co jest najlepsze, że to jest nasze tereny narodowe, więc my dostajemy z tego manpower i same sukcesy i bonusy. Możecie przycisnąć tak, możecie przycisnąć tak. No i sądzę, że trzy oddziały jak najbardziej dadzą sobie radę. Szybkość, którą dostaliśmy od marszałka, znaczy wiecie od kogo dostaliśmy? Dostaliśmy od Henry'ego Amiela. O, no tak, bo przecież zapomniałem o tym, zapomniałem o Maroku. W sumie Austria tutaj siedzi. Pobicie Austrię. Ja wiem, że to są donaty. Jezus Maria, Sardynia nie ma żadnych sił. Musimy im coś wystawić. Tyk, tyk, tyk. Może podłączymy pod was pod generała tego. Albo nie, ustawcie się na razie tu. Musicie być tylko bardzo szybko. Dobrze, że Hiszpania się przychodzi. Nawet taką głupią milicją. Ona tutaj da nam po prostu szansę na przybycie. Co to? Czy wam się kolor teraz zmienił? Czy mi się zdawało? Czy jesteśmy po prostu... Nie wiem. Podejść tu, podejść, wyniszczyć oddziały. Po prostu zbieramy sobie pewną część liczb, wojsk, dywizjonów i tak dalej, które po prostu przybędą i wyniszczą. Cała Francja już się znajduje prawie w naszych rejonach. Piękna Francja nawet z Alzacją i Lotaryngą. Kawałkiem Alzacji i Lotaryngi już. Czajcie to? No lepsze jest to, że nie mamy roszczeń na Alzacji i Lotaryngi. Czemu? Ja tego nie czaję. Gdzie są nasze wojska? Tutaj są nasze wojska? Widzę, że przejdą spokojną ręką. Pomimo, że nie mają, są braki w wyszkoleniu i tak dalej, jednak powinny przejść. Wiecie co? Znaczy, czekajcie, czekajcie, bo tu nikt nie podchodzi. Nie wiecie czemu. Gdybyście podeszli i zajęli Genuę, no to był też kozak, powiem wam szczerze. Musimy się zastanowić, jak przepchniemy tę Sycylię. Myślałem, że Korsyka da sobie jakoś radę, ale nie dała. Bo trzyma wojska w stolicy. Bo przecież wiadomo, że chociaż Królestwo Bojga Sycylii ma trochę tej floty. Bo widać, że się dystansują w niektórych rejonach. Ale wy się raczej wybronicie, prawda? Tak, bez problemu. To jest chyba najważniejsze, abyśmy tu nic nie tracili. Dobra, skoro mamy teraz impas, musimy gdzieś ruszyć naszymi czołgami. Może ustawmy sobie czołgi gdzieś tutaj. Czy wyprodukujemy jeszcze jakieś czołgi lekkie? Możemy jeszcze jakieś szablony z dwa wyprodukować czołgów lekkich. Albo róbmy powolutku zamianę. Czołgi średnie. Na przykład tak. Zaczniemy dostawać po prostu większe bonusy. Gdzie wy jesteście? Tu jesteście. Gdzie powinniśmy zaatakować? Tu? Tu? Tutaj nie, tutaj nie. Na sensie, jak powinniśmy obkrążyć? Gdybyście zaatakowali tutaj z wsparciem jednej dywizji piechoty. Bo nie potraficie przebić tego czołgu. Nie potraficie, nie macie w ogóle nawet siły i umiejętności do przebijania naszych sprzętów pancernych. Bo jak to wygląda po drugiej stronie? Rosja się dzielnie broni. I dobrze, im dłużej Rosja się broni, tym po prostu jest lepiej dla nas. A dłużej broniąca się Rosja, tym jest sukces. To jest większy, o wiele większy sukces. 41 rok, no to pozwala nam tu robić linię montażową rozbudowaną. Bo przeszliśmy w niektórych miejscach na limit. O Jezus Maria. Ale surowców no teraz brakuje. Tyk. Nie wiem, od Meksyku ściągnijmy ropę. Czemu tak nie potrafią przesłać? Co tam, niszczą te konwoje gdzieś? Zaawansowane bazy ogniowe, o! To mi graj. I teraz ostatecznie błyskawiczna dominacja. Skoro teraz dostaliśmy kolejne plusy i bonusy, to może nasza artyleria zacznie jakoś tak bić mocniej. Bo tu się przebijamy przez te porty, tu nie ma żadnego problemu, naprawdę, to jest easy peasy. Tylko jedna rzecz mnie tu interesuje, czy możemy dostać
Co to było? O właśnie, saper. Nie. O, zrobimy sobie takiego sapera, o. Teraz atakujcie tutaj, tu nie ma raczej fortów większych, czy są? Dwójki, to jest kolejny raz to samo. Ale byśmy jeszcze przyjechali tu i tu i po prostu zablokowali ich w tym rejonie, a później zrobili masowany szturm, który polegałby na wyniszczeniu wojsk przy ilości Dunkierki. To jest historia na odwrót. Po raz kolejny Francję musimy przyjechać i zrobić historię na odwrót. Dobra, może te oddziały będą wspierały w sumie, bo nie ma tak co z nimi zrobić. Wy się podłączcie pod pana PT. Wysuńcie sobie plan de Gaulle, bo przecież plan de Gaulle oznajmia same plusy i bonusy. Ile wy możecie mieć sił? 9, 17. My tu wystawiliśmy 9, ale o wiele lepszych szablonów obstawiam niż my. Dobra, ruszcie. Nawet tak dla 100% zapewnienia, że wszystko będzie ok, ja bym tu wystawił samoloty. Tak się nie pijemy gdzieś tam na północy Francji i tak dalej zbytnio. A tu samoloty mogą mieć o wiele większy odzew i za siłę po prostu. Siłę uderzenia, która będzie... Te bomby, które będą spadały na Włochy, będą powodowały im większe zniszczenia niż tutaj gdzieś. Tu mamy czołgi ciężkie, no to musimy atakować. Kurde, tu musimy atakować. No my tych czołgów ciężkich przebijamy, a one nas przebijają. Ale ile będzie tutaj tych czołgów tak naprawdę do obrony? Czekajcie, czekajcie, gdzie są nasze oddziały Marines? Wy jesteście specjalistycznymi oddziałami Marines, proszę mi tu podejść. Jeżeli teraz potem zrobimy, wiecie jaki atak, zrobimy sobie przyciśnięcie kociołka tutaj w Dunkierce. Tylko musimy powolutku coraz bardziej dospalać tych żołnierzy. Nawet już możemy zacząć. Czołgi lekkie będziemy przepychali i cisnęli naszymi czołgami. Znaczy artyleriami czyli pancernymi. Nie wiem ile to jest dywizji. 3. Tylko tu się przeciśniecie, tu się przeciśniecie. Tutaj... Ajajaj, tutaj jednej dywizji nam brakuje. Mógłbyś nawet jedną dywizję podejść. Serio, to jest taki mały fragmencik? Tutaj nawet tego szczerze nie zauważyłem, pan powiem. O! Wylądowali Hiszpanie, super. Mamy hiszpański desant w Dunkierce. Tylko jakoś przepchnąć ten czołg. Nie, podejść tu i przepchnij. Może uda się zablokować w kale te siły. Bo Hiszpanie mają ciężkie zadanie, muszę po prostu wybronić. Chociaż... To w sumie będzie łatwiejsze. Ile tu się dywizji przepisało? Czy wy jesteście rozumnymi istotami? Czy to są rozumne istoty, ja się pytam. Na taki duży front przepisał, bot przepisał tylko 3 dywizje. Ktoś tu chyba robi mnie w jajo. I chce mi po prostu jak najbardziej wyrzucić szybdę. Dobra, podejdź sobie tutaj. 1941 rok, wybory powszechne. Dziś naród francuski wybierze swojego przedstawiciela do Izby Deputowanych i Senatu. Zaciekła walka w tych wyborach może być punktem zwrotnym państwa francuskiego. Kto wygra? Demokratyczne Republikanie, narodowcy, Partia Radykalna zła większość, Partia Republikańska Socjalistyczna. No moim zdaniem wygrali Demokratyczne Republikanie, ze względu na swoje sukcesy. Tylko, że to cały czas rządzą ci sami wtedy. No ale czy sobie nam to przeszkadza? Proszę bardzo. Wygrywają socjalkonserwatyści, DRA, republikańscy demokraci. Dobra, proszę mi tu wjechać, bo wiadomo mi na Paryż. Też moglibyście tutaj dzisiaj przepchnąć. Najgorzej, po prostu, że bot przepisał tak mikro liczbę oddziałów na tak duży rozkaz. To jest po prostu najgorzej. To jest po prostu samobójstwo z tego, co zrobił teraz. Wybrońcie się tu. To jest po prostu samobójstwo. Nie można nazwać tego inaczej, jak po prostu samobójstwem. Nie, bo Dunkierka jest odbita. Kurtka wodna. Ale na morzu chyba mamy przewagę z tego, co widzę. Ile straciliście zadatków? 35-66? Tak, mamy przewagę na morzu, więc nic tutaj nie przejdzie, nic tu nie zaatakuje. Mógłbyś tutaj przycisnąć i zaatakować teraz. Atakuj tu. Tyk. Gdybyśmy przycisnęli ten jeden czołg, dobra, Donat zaprosił Albanię. A my moglibyśmy pomyśleć, co dalej z naszymi czołgami. Czyli gdybyśmy my gdzieś mogli przycisnąć. Zresztą z drugiej strony, to po prostu w froncie tak wysypał przez to, że te trzy oddziały. Że te tylko 3 dywizje. Nie wiem, powinni to naprawić na przykład. Wiecie, co, jaki mamy pomysł? Po prostu najprostszy pomysł przy naprawie tego
ruszania się frontu. Jak wojska są przy granicy, tak po prostu się przylegają. I nie ma żadnego problemu i wszystko działa idealnie. Ale nie, tak nie może być, bo nie. Jak to wyglądają Włochy? Uuu, patrz jakie są te Włochy. Dobra, wybory prezydenckie. Nadszedł czas, aby wybrać nowego prezydenta. Wszystkie główne siły w kraju przedstawiły swoich kandydatów, a izba deputowanych wraz z senatem jest gotowa za głosowanie na nowego prezydenta. No Peteł jako rządzący nie. Dojdzie jeszcze kolejną kadencję Pierre-Étienne Flandin, czyli cały czas nasz ziomeczek z fajnym wąsem. Dlaczego? Bo ja wierzę w demokrację. Koleś się popisał, znaczy popisał. Kolesiowi wyszła kadencja, więc tak naprawdę czemu miałby nie zostać, prawda? To jest piękno demokracji. Udaje ci się zostać na dłużej, halo. 30 ich tu, Boże, jak ten front się rozsypał, to jest straszne aż. To po prostu miała być prosta akcja zamknięciu wojsk niemieckich. Nie. Każdy bot musi mi to utrudnić, bo inaczej się po prostu nie da, bo Halina nie wytrzymie. Dobra, kontuzja naszego generała, no niestety pechowo, trochę takie unlucky bym powiedział nawet. No, róbcie lepsze medium tanki. Ile mam w ogóle tych medium tanków? Dużo. Pokażcie, jesteście już czołgami średnimi? Tak, jesteście już czołgami średnimi. Więc w sumie, jak gdybyście zaatakowali tu. No nie powinien was przebijać tak naprawdę. Dobra, zamknęliśmy kolejne oddziały. Przy Dunkierce też zamykamy. No tutaj tylko w tym przypadku my nie powtórzymy błędów Hermana Göringa. My będziemy ciśnieli Dunkierkę do samego końca i nie damy Niemcom wyzwolić się, żeby... A ewentualnie może dojdzie do rozmów kapitulacyjnych. Nie. My głupi nie jesteśmy. Znaczy, popełnił błąd wtedy Herman Göring, ale całe szczęście popełnił ten błąd. Bo wyobraźcie sobie, gdyby trafiło, nie tam było? 300 tysięcy żołnierzy? Nie pamiętam już dokładnie liczby Dunkierki, ale po prostu były to ogromne liczby. A jeszcze większe uratowane. 30 tutaj i tutaj. Ile straciliśmy? 38 tysięcy żołnierzy. Ale ile Rosjanie wyrządzili straty na rosyjski... Ja pierdzielę, 3 miliony zabili Niemców. No, widzę, że Weichelmowi drugiemu... Czuj, leci taka obręcz wokół szyi. Atakujemy tutaj jakoś? Te oddziały Marines by się przydały, wiecie? Bo to jest atak przez rzekę. To jest na fort. Na przykład tak, możemy zrobić to tak. Moglibyście przycisnąć tu. W sumie powiem wam, że śmiesznie wygląda, kiedy Hiszpania przybywa do Holandii, którą w sumie kiedyś miała. To jest taki śmieszny zbieg losu. Ropa. Czemu nie dostajemy ropy? Od Rosji? Nie, od kogo możemy dostać ropę? Drogą lądową. Od komuny brahamskiej, o. Proszę bardzo, potrzebujemy... Jezus Maria, co z wami nie tak? Potrzebujemy dużo tej ropy, aby nam nie przysyłać. Tyle, ile potrzebujemy. To jest nas przykre. To jest przykre i to bardzo. Dobra, rzucacie się, pomóżcie tymi czołgami średnimi. No i czołgi średnie zaczynają przebijać te czołgi ciężkie. Tylko ten czołg średni nie został pobity jeszcze. O, ja go tak śledzę, ja go tutaj śledzę, ja go widzę. Jak ja go zobędę, to już się skończą żarty. Ty, bo jak ja wstanę, to już się skończy żart. To widzicie? On przebija mnie, ja przebijam jego. W sumie dlaczego on przebija mnie, to ja nie wiem. Ale to jest czołg ciężki. Czołgi ciężkie mają być wolne, przebijać wszystko i mają być nieprzebijalne. Dobra, wyjdź jeszcze raz sobie tutaj. Wy możecie wybronić zaraz ten rejon. I uda się nam do ofensywa. Po prostu, no, nie daliśmy żadnych szans przeciwnikowi. Kontuzja naszego ziomeczka, no niestety takie życie czasami, że się przegrywa, a raz się dostaje po dupie. Zróbcie atak tu, potem przyciśniemy z dwóch stron. Ten czołg ciężki też będzie mogli zamknąć Holandię, która postanowiła zostać neutralna. Nie dopuszcza możliwości przesyłu wojsk przez swoje granice i chwała im za to. Taktyka bombery, nawet bombery. Was moglibyśmy dać nawet tutaj wyżej, wiecie? Tak, aby surowce po prostu nie znikały. O, coś takiego. Jakiś czas skończyć tamten odcinek i oczywiście już wracam na kolejne tam 4 minutki. Chcę to skończyć po prostu, chciałem jeszcze tak powiedzieć po prostu, że chciałem to dokończyć z powodu, że nie udało się tam dograć do samego końca, ale to jest nieważne. Na razie skończmy to, co jest ważne. I moi drodzy, co chciałem wam bardzo przekazać, że już wiem, jaka będzie następna seria. Jeżeli ktoś z was zastanawiał, co będzie, co wymyśliłem, no to tutaj wam nic nie zdradzę, ale uciekamy od Europy, to jest ważne. Uciekamy od Europy. Europa teraz już się skończy jako region, w którym będziemy nagrywali i tak dalej. Znaczy nie wiem na jak długo.
Tak szczerze nie mogę powiedzieć, na jak długo będziemy kończyli z nagrywaniem na Europie. W Europie, znaczy się na Europie. No jak ktoś woli, może być na Europie. I będzie to inny rejon, którym aktualnie nie chcę za dużo gadać. Wiecie, żeby po prostu zachować się taki rąbek tajemnicy. A co to będzie? A czy to będzie fajne, czy to... Nie. To już wiecie, to już jest zupełnie inna sprawa. To już taka będzie tajemnica, tak naprawdę, co możemy wyciągnąć. Swoją drogą, zastanawiam się, czy... Jak przebiję się przez was? Czy da radę tak po prostu szczałkaj do przodu? The Algerian Bomber. Słowo nadeszło ze strony Atlantyku, a szczególnie od Tawy, w którym odbywały się mistrzostwa bokserskie średniej wagi. W tym wielkim mieście mistrz z Algerii o imieniu Markel Keredan wystąpił przeciwko najlepszym bokserom Stanów Zjednoczonych i wygrał finał przeciwko królowi Ko. Tony Zale. W tym, co niektórzy nazywają szczęściem, ale cokolwiek mówią, jest to ogromna duma dla naszego narodu, dla młodego Pierre Noira i amerykańskiego promotora Jeffa Dickensona, który przywiózł go do Stanów Zjednoczonych po tym, jak odkrył swój talent podczas podróży do Algieru. Francuski naród jest wciąż silny i utalentowany. Gdyby on mógłby zamiast tego pójść syndykalistów, no dokładnie, ale syndykalistów już nie ma całe szczęście, więc... Znaczy myślałem, że będzie jakiś event, że na przykład, nie wiem, mówi o tym, że jak fajna jest niepodległość dla Algierii, wszyscy kurdur... Niepodległość, krzyczymy wszyscy razem. A tu się okazało zupełnie coś innego. Jednak ten człowieczek nie chce takiej niepodległości, jaką by mógł dostać. Dobra, czy możemy skądś ściągać jeszcze ropę? Nie wiem, może od was ściągnijmy. Boli mnie to, że tutaj gdzieś te statki. Wiecie co pływa? Że tutaj gdzieś pływają te okręty podwodne, niższe statki. To jest strasznie męczące i upierdliwe. Jak wlecisz tu? Czy muszę wyzywać marinesów do akcji? Wiecie co, tu będą potrzebni marinesi w tej akcji. Znaczy niby możemy tu napierać, ale wiecie, mam na tyle lepszy pomysł. Stój. Czujcie, niech oni tutaj stoją i tu bronią w sumie. Ja chcę się pozbyć tych oddziałów, bo ataki przez cieśninę będą naprawdę bardzo wymagające i bardzo ciężkie. Więc zrobię to może tak. I po prostu na Messinę, o. I zrobię po prostu atak na Messinę, taki desancik dwudniowy. Chciałem w ogóle statki. Okręty. Ciężkie, wielkie, potężne. Macie mieć rozkaz na takiej średniej naprawy, ale chciałbym, żebyście robili znać i zniszczyli tu i tu. Znaczy więcej, jeszcze jeden obszar. Gdzie wy jesteście? Tu. Na początku znajdźcie i zniszczcie na wszystkie okręty tych wszystkich słabiaków. Ile macie? 3 okręciki. To raczej jak ściągną to i zobaczą, to nie będzie dla nich żadnych szans. Dobra. Tory rakietowe, testy atomowe. Możemy już robić pierwsze testy atomowe, to będzie naprawdę fajna rzecz, która pewno nam doda pewnego kopa. I tylko sprawdzę sobie jedną rzecz. No, dokładnie, już za chwilkę będziemy kończyli ten odcinek. Znaczy, wiecie, no... Chciałem po prostu ugrać, pokazać tak do samego końca. Zróbcie to. Szansę na asa. I tylko, czy możemy gdzieś ruszyć? Myślę, że po prostu całkowite uderzenie na Niemcy ruszy już od po prostu od następnego odcinka i ruszymy od północy, zajmując tak samo jak wcześniej. Tu. Zamkniemy to jakieś oddziały i po prostu ruszymy pełną parą. A jak ruszymy już pełną parą, to nic nas nie zatrzyma. Możecie zrobić nam dywizję? Zróbcie dwie dywizje zmotoryzowane. Czy to wystarczy? O, wystarczyło nam. Czyli 150 około idzie na jeden czołg. Na jedną dywizję pancerną znaczy się. A spróbujmy. Zobaczymy, czy po prostu ten dystancik się uda. Jak się uda, no to już jest kozak. Dobra, przechodzicie z ataku na ten. Znajdźcie zniszcz na ataku nie na konwoje. No to gdzieś jeszcze pływają ci. Tu gdzieś jeszcze pływają jakieś siły, ale sądzę, że raczej wybronimy. Znaczy to jest... Może zrobić się pewien problem, tu pływają łodzie podwodne, ale na razie są zajęte walką. Uda się czy się nie uda? W ogóle macie prawo do przemarszu, prawda? Musielibyśmy wam wojny powiedzieć. Ale to 125 dni. O, już się zaczęło, już płyną te okręty. O, i ładnie. Dadzą radę czy nie dadzą rady? Czy w Messynie jest port? Jest port. Ale tu siedzą też jakieś siły, kurtka wodna. Dobra, oj, mam nadzieję, że ktoś tu dopłynie, bo nam już pościągałby trochę konwojów. No nic, no to zestaw się nie udał, no i cześć. Moi drodzy, ja sądzę, że to jest idealny moment na zakończenie tego odcinka. Ja byłem Szpakowski, a to był Herz of Iron 4 na wodzie Kaiserreich. Trzymajcie się ciepło, cześć!